Już. Szczęść Boże. Cieszę się, a witam całą grupę turystyczną, przyszłą grupę turystyczną Hawany. Cieszę się, że mogę chociaż parę słów do Was powiedzieć, dlatego że Hawana jest, można by powiedzieć, taką moją drugą ojczyzną. Życzę Wam przyjemnego zwiedzania, w szczególności Hawany, bo to była moja kolebka mojej pracy, tego ciepła. Zazdroszczę Wam, bo jest bardzo gorąco. W szczególności życzę, aby ten pobyt, czy to w Hawanie, czy w Varadero, czy na całej Kubie, przyniósł Wam dużo radości, satysfakcji z tamtych odwiedzin. W szczególności życzę Wam, aby każdy dzień pobytu był takim dniem radości i obfitości i abyście przynajmniej troszkę przywieźli tutaj do Polski to wszystko, tą radość, którą tam mają Kubańczycy, w szczególności tą muzykę kubańską, nie reggaeton, bo to jest taka dość ostra muzyka, ale przynajmniej salsę, kasyno, aby na dłuższy czas Wam towarzyszyła w Waszym życiu tutaj w Polsce i abyście mile wspominali. Być może kiedyś nasze drogi się spotkają, złączą, czy skrzyżują, nie wiadomo jeszcze gdzie, ale góra z górą się nie zejdzie, człowiek człowiekiem, mniemam, że tak. I myślę, jak nie, do usłyszenia, to do zobaczenia. Życzę wszystkiego najlepszego, błogosławieństwa Bożego życzę na tą podróż. Dobrze.